Ahoj kamraci! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na YouTube Siku. Słuchajcie, dzisiaj mamy ze sobą gościa specjalnego. W sumie to my jesteśmy w gościach, ale mamy ze sobą gościa specjalnego. Paulina Pantinka. Dziękuję, że przyjechaliście do Canggu. Pierwszy raz, prawda? Tak. No, ale super, że przyjechaliśmy w końcu do Canggu. Tyle się o Canggu nasłuchaliśmy, a byliśmy już na Bali i nigdy w Canggu nie byliśmy, więc jesteśmy przeszczęśliwi, bo jest tu przepięknie. Fajny klimacik taki, prawda? Jest, mega klimat. Na plaży byliśmy wcześniej, to zobaczyliście trochę surferów, ale był akurat przypływ, więc trochę mniejsza plaża była. Musieliśmy trochę zwiać, bo akurat tak woda nam podeszła, że... I tutaj są te czarne plaże. Czarne plaże. Także tu też robi naprawdę efekt. Taki, no mega, jeszcze jak słońce pada na ten piasek, normalnie jak ten, jakby brokat. Jak brokat, tak. No. Ale trzeba uważać, bo jak na przykład mam słuchawki z bluetoothem i one są z magnesem, to ten piasek jest namagnetyzowany, więc on się przyczepia i w ogóle go wyciągnąć nie można i on się tak krystalizuje. Więc też trzeba uważać z dronami, bo jak mi się kiedyś dostał ten piasek do gimbala i on się nie chce odczepić, bo on się po prostu przyczepia jak magnes. I jest straszny z tym problem, no. To taka ciekawostka. A, widzicie? Zaczynamy od ciekawostek. No. Mam nadzieję, że później będzie jeszcze lepiej. Pantinka prowadzi świetny kanał na YouTubie. Naprawdę, my oglądamy chyba wszystkie odcinki, nie wiem, czy jakieś przegapiliśmy. I to w sumie, szczerze mówiąc, to chyba od 3 lat, nie? No dziękuję, jak się zawstydziłam. Jak zaczęliśmy się jarać Bali, to właśnie ja znalazłam twój kanał i po prostu się zachwyciłam i zostaliśmy. I do tej pory jesteśmy w sumie, cały czas oglądamy. Podajesz nam Bali do domu. Tak. Po prostu zawsze się nie możemy naoglądać i nasłuchać. A jak przylecieliście na Bali po raz pierwszy, to macie wrażenie, że udało mi się oddać jakiś taki prawdziwy klimat tego miejsca, czy...? Tak. Tak? No. Nie przekonałam. Nie. No to dobrze. Dobrze, miło nam było wracać po prostu przez ten czas, kiedy też nie mogliśmy w sumie wrócić tutaj. Oglądać widoki i słuchać o Bali. I tak jakbyśmy my byli w sumie tam znów. Bo nasze serduszka strasznie tęskniły do życiu Bali. Na Bali, bo to jednak to widzimy po prostu. Jeszcze my mamy o tyle dobrze, że my już widzieliśmy, jak to wygląda. Znaczy żyliśmy w tym klimacie przez jakiś czas. Zakochaliśmy się w Bali totalnie. Bo nie każdy może zrozumieć to, że my się na przykład... Nie wiem, dla wielu ludzi te ceremonie, to, że są drogi pozamykane, to może być wkurzające. Ale jak człowiek... No bo jak się śpieszysz na przykład na lotnisko, tak, więc trzeba brać zapas. Trzeba brać w ogóle inną mentalność, taką wyspiarskie, trzeba wyjść, że po prostu nie pędźmy, tylko weźmy sobie zapas czasu, bo tak jak my dzisiaj 30 km jechaliśmy 1,5 godziny. A to jest całkiem normalne. Tak, no ale dla nas, patrząc z punktu europejskiego, no to kurczę, potrzebujemy 20 minut, tak, żeby dojechać. Jeszcze czasami jak na mapie, na Google Maps się spojrzy, że tu muszę dojechać i to wszystko na tych mapach tutaj się tak blisko wydaje, ale czasami trzeba pokrążyć. Odległości takie, ale się okazuje, że jest naprawdę czasem dużo tej jazdy. Ale fajne rzeczy można po drodze zobaczyć. Już właśnie jesteśmy w klimacie Bali, to Paula, jak to się w ogóle stało, że wylądowałaś na Bali i że mieszkasz tutaj już 3 lata? Słuchajcie, niesamowita historia. Któregoś dnia, mieszkałam w Hongkongu przed przylotem na Bali, któregoś dnia obudziłam się i stwierdziłam, że mi się nie podoba moje życie i pomyślałam sobie, a pojadę na Bali. Nigdy w życiu wcześniej nie byłam na Bali. Dlaczego nie? Przecież nie ma żadnej głębszej świata, nie? Prawda? Nie mam żadnej głębszej tutaj historii. Tak naprawdę była to dosyć spontaniczna decyzja. Jedyne co, no to trochę tak, żeby uspokoić, nie wiem, czy moich rodziców, czy tak, żeby nie przeprowadzać się w ciemno. Przyjechałam tutaj na 10 dni z Hongkongu na wakacje i tak, słuchajcie, jedzenie super, do tego tanie. Ludzie wszyscy się uśmiechają. W Hongkongu ludzie nie uśmiechają się tak do obcych na ulicach. Jest też strasznie drogo, więc ja tutaj się zatrzymałam. Tak, ja wynajęłam pokój w takim domu i miałam całe piętro dla siebie, była otwarta kuchnia, miałam taki klimat trochę bardziej dżungli, więc pomyślałam sobie, Jezu, tak, to jest to, jak ja chcę żyć. Dodatkowo, wiecie, jak tutaj się przyjeżdża, tu są świątynie na każdym kroku i one wyglądają w ogóle jak z jakiegoś Tomb Raider. Że to jest plan filmowy. Jak w jakiejś grze przygodowej, nie? Ja myślałam, że to jest w ogóle ustawione. Ja myślałam, że to jest jakiś set filmowy, wiecie, aż mi się wierzyć nie chciało. Więc ja po prostu jeździłam sobie skuterkiem i tak... Gdziekolwiek się nie spojrzałam, to było coś pięknego.
I pomyślałam sobie, nie no, piękne miejsce, mili ludzie, dobre jedzenie, więc rzuciłam pracę i się przeprowadziłam. Plan na życie, słuchaj. Właśnie. O tak, o. Można? Można. Można, można. Pamiętajcie, to nie jest koniec świata. Ale. Wszystko to jest kwestią bardzo zależną, co będzie końcem świata, prawda? Ja uważam, że gospodarczy to jest początek, bo i tak wszystkie produkty przychodzą z tego regionu świata do nas. No, no, ale akurat nie z Bali, bo ja też prowadzę swoją firmę, no tak. I ci powiem, jakby stąd miało wszystko przychodzić, to by było bardzo drogo, bo koszty wysyłki są strasznie wysokie. No tak, właśnie, ale... bo to też jest ciekawe, bo prowadzisz swoją firmę i jak to się stało? Bo twoja kariera to od samego początku to była kariera modelki. Tak, nie? Tak. I to też jest bardzo ciekawe. I jak to się w ogóle stało, że właśnie kariera modelki i teraz prowadzisz swój sklep, tak? Hati Hati. Zapraszamy serdecznie, też będzie i tutaj, i oczywiście w opisie tego filmu. Dziękuję bardzo, zapraszam. Tak naprawdę sklep otworzyłam z moją wspólniczką, z Dominiką, z którą dopiero się poznałam kilka miesięcy temu, więc my się znałyśmy tylko online. I udało nam się prowadzić razem biznes, nigdy się tak naprawdę nie pokłóciłyśmy, więc miałyśmy dużo szczęścia. I ja zaproponowałam, jak się zaczęła pandemia, w sumie zawsze chciałam mieć sklep swój z takimi produktami, które by były tworzone nie w fabrykach, takie tworzone w mniejszych jakby produktach, bardziej takie lokalne, powiedzmy, produkty. I jak zaczęła się tutaj pandemia, zaczęły się blokady. Bali utrzymuje się w 80 albo w 90% z turystyki, więc tutaj to była tragedia. Tak naprawdę, jak ja tutaj zostałam, to ja nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo ludzie też przypuszczali, że może ludzie zaczną się robić agresywni, wiecie, bo stracili jakby cały dochód. Nie było wiadomo, jak ludzie zareagują, tak. Prawda? Okazało się, że było spokojnie. Wręcz wszyscy jakby się tak bardziej zziomowaliśmy, zaprzyjaźniliśmy ze sobą. No i zaproponowałam mojej wspólniczce, co myślisz o tym, żeby znaleźć tutaj kilkoro producentów, żeby zacząć jakoś... Wiadomo, że to jest na małą skalę, ale żeby jakoś pomóc chociaż niektórym, żeby po prostu mogli zarabiać, bo widzieliście tutaj rękodzieło, tak, jak tak, wygląda. Tak. To jest po prostu sztuka. No to jest mistrzostwo świata, naprawdę. No. Ludzie są tak zdolni, jeszcze w okolicach Ubud, czasami tak, starsi panowie artyści. Siedzą, prawda? I jak rzeźbią w ogóle. No. Jezu. Przepiękne. Tak, więc wystartowałyśmy najpierw z takimi trochę drobniejszymi rzeczami, torebkami, z biżuterią. W pewnym momencie miałyśmy nawet w swoim asortymencie meble. To wszystko było przesyłane do Polski, więc to było duże przedsięwzięcie. Oj, to na pewno. Tak, bo to nie jest bransoletka czy kolczyki, dokładnie, tylko logistycznie, wiecie, to duże fotele ratanowe. Dla mnie to jakieś w ogóle... No i trochę tak było. Bo tutaj jest bardzo zła organizacja, pozapominali nam powiedzieć o jakichś dokumentach, miałyśmy agentów balijskich, miałyśmy też agentów polskich, w ogóle nie chcieli ze sobą współpracować, zapomnieli nam powiedzieć o połowie kosztu, więc ostatniego dnia się dowiedziałyśmy, że musimy zapłacić dwa razy więcej. No, było ciężko, łzy się lały. Ale przetrwałyście. Przetrwałyśmy i nawet jak były jakieś słabe momenty, to już rozmawialiśmy kilka godzin, więc zauważyłam, że macie podobne podejście, że z tych trudnych momentów tak naprawdę można dużo wyciągnąć. To jest duża lekcja i pokory, i cierpliwości, i też biznesowo nawet jak działać, prawda? Dokładnie. Dokładnie tak. Też fajne jest to, że ty tutaj byłaś i mogłaś z tej strony chociaż, bo tak jakby ktoś chciał to robić, że po prostu zdalnie, no to byłoby na pewno jeszcze trzy razy ciężej, myślę, bo... Na pewno, w ogóle samo znalezienie producentów w Bali trochę inaczej tutaj wszystko działa, prawda? Bo tu jest wszystko tak, że trzeba kogoś poznać, zagadać, wtedy najlepsze deale można znaleźć, wtedy można najfajniejszych ludzi poznać. To nie jest tak, że macie na przykład wszystkich producentów wystawionych na jakichś listach. Są też tacy, ale to często będzie droższe, to nie będzie już ten taki klimat, że ja na przykład znam osobiście każdego z moich producentów. Wiem, jak się nazywają, skąd pochodzą, większość jest z Bali, ale mamy też na przykład producentkę z Sumatry i ona czasami lata ona produkuje biżuterię z muszelkami. I ona czasami lata na Sumatrę i wysyła mi zdjęcia, jak mają jakieś takie ceremonie, to ona gotuje w takich wielkich garach, bo tutaj pewnie też widzieliście, że jak są ceremonie, to komunalnie się gotuje, prawda? Tak. Więc ona taka uśmiechnięta na tym zdjęciu gotuje w takim wielkim garze i mówi, że no to dla całej wioski, tam mi opowiadało o jakiejś ceremonii, jest w ogóle no super. W taki naturalny sposób można poznać też inne kultury, w taki niewymuszony, w taki sposób, że
tutaj ci ludzie chcą się dzielić tym, prawda? Swoją tradycją. Tak, i oni są z tego właśnie tacy dumni i fajnie, że no, mogą się też dzielić tym z nami i że my też możemy doświadczać po prostu nowych rzeczy. Oni są bardzo otwartymi ludźmi. Naprawdę, bardzo. No i fajnie też, że możesz skontrolować te produkty. W sensie to jest wizualnie, super. Prawda? Że oj, wiesz, tak. Wiesz co, nie, że zamawiacie, tak, wiesz, masz, typu zamawiacie sobie z Chin jakieś produkty, na zdjęciu wychodzą. Tak, tylko wszystko jest Lux Torpeda, dostajecie na miejscu i po prostu zawał murowany, bo w ogóle jest to coś innego. A ty tak. Tutaj masz wpływ na to, jaki to ma mieć kolor, chociażby tak kształt, możesz zmodyfikować. I to jest też niesamowite. Ale powiem ci, że ja tutaj też przeżywałam takie mini zawały, dlatego że niektórych producentów mam takich, że po prostu są niesamowici, wszystko na czas, wszystko zrobione tak jak zamówiłyśmy, ale miałam taką sytuację, że przygotowywałyśmy kombinezony i chyba 2 dni przed transportem, no może 3 dni przed transportem, dostałam kombinezony i dostałam 2 kolory, których w ogóle nie zamawiałam. I brakowało jeszcze jednego koloru, a te kombinezony, część z nich była na przedsprzedaży, czyli niektórzy ludzie zamówili wcześniej. Ja po prostu jeździłam po całej wyspie, szukałam krawców, na szybko mi uszyli te kombinezony. Ja po prostu myślałam, że sobie będę tam włosy z głowy wyrywać. I tu niektórzy ludzie są strasznie obowiązkowi, a niektórzy są tacy, którzy by powiedzieli, no mam ten kolor, bo nie było innego. Bardzo ciekawą kwestią jest to, jak pracowałaś w Hongkongu? W sensie, jak pracowałaś, bo to była właśnie kariera modelki, co mnie mocno interesuje, bo ja też na przykład oglądałam program Top Model, jestem ciekawa, czy to na przykład pokrywa się w ogóle na przykład z tym serialem? To jest serialem. Ale to jest dobre określenie. W sumie serialem. To nie jest trochę, reality show, tak? Nie wygląda prawdziwe. Trochę serialem, no. Tak. I to mnie właśnie bardzo, bardzo ciekawi, ale też sposób, w jaki mieszkałaś w Hongkongu, bo to było bardzo małe mieszkanie. No, nie? To było bardzo małe mieszkanie. To jeżeli chodzi o program Top Model, nie, tak nie wygląda prawdziwy modeling. Ja też często w moich odcinkach o Top Model, bo komentuję serię Top Model. Zapraszamy oczywiście. Zapraszamy. Zaczęłam komentować tę serię, bo się wkurzyłam autentycznie, jak nie poprzedni sezon, tylko 2 sezony temu zaczęli zmuszać modeli do sesji rozbieranej, bo tam wyszedł nowy sezon i sobie przypomniałam, że rzeczywiście oni tak robili. I ja uważam, że ten program jest niebezpieczny, dlatego że pokazuje, że co powie fotograf, to modele muszą robić, a absolutnie tak nie jest. Można powiedzieć nie, agencje się pytają, czy modelka chce się rozebrać. Zresztą bardzo mało jest takich wleceń nagich. Tak naprawdę my wyjeżdżamy, żeby robić katalogi, pokazy, reklamy telewizyjne, więc absolutnie tak program nie wygląda. Nie podoba mi się też to, jak wyzywają tam uczestników, nazywają jakimiś rozdeptanymi ropuchami i tak dalej. To jest strasznie demotywujące, zamiast w drugą stronę. Prawda? To robią kompletnie inaczej. Granie takie na uczuciach, na emocjach. Ale to jest show. Żeby płacz, to wywołać. Jest show, serial. No. No serial, no dokładnie. Ale wiecie co jest najlepsze? Że dużo też jest fotografów, którzy oglądają te programy. Ja dostałam dużo wiadomości prywatnych, gdzie fotografowie mówili mi, że dzięki, że mówisz o tym, jak złapać kontakt z modelką, żeby mieć lepsze podejście. A jeżeli będzie się promować w telewizji takie podejście, że fotografowie są niemili, czy coś, wiecie, w ogóle nie łapią kontaktu, to niektórzy mogą uznać, że no tak się pracuje. Tak. Ale ta praca polega na współpracy. Dokładnie. Między modelką a fotografem. Jeżeli jej nie będzie, to nie będzie żadnych zdjęć. No, taka jest prawda. Tak. No. Właśnie mam wrażenie, że oni zapominają w programie Top Model, że tu chodzi o efekt końcowy, prawda? Żeby zdjęcie wyszło dobrze, więc każdemu będzie zależało. Każdemu normalnemu człowiekowi, który przychodzi do pracy, zależy na tym, żeby klient był zadowolony, prawda? Dokładnie. Więc trzeba znaleźć metodę, żeby zrobić dobre zdjęcie. A w Top Model akurat celem nie jest zrobienie dobrego zdjęcia, tylko celem jest zrobienie dramy. No więc na przykład w Hongkongu bardzo fajnie się pracowało. Ja uwielbiam pracować w Hongkongu, uwielbiałam pracować w Hongkongu, bo są super klienci. Są bardzo spoko, nawet z kilkoma tam się spotkałam przez przypadek w klubach, bo jest taka jedna imprezowa ulica, LKF w skrócie się mówi. To w ogóle takie ziomki, naprawdę. Zawsze można sobie porozmawiać, pożartować. Też są bardzo konkretni, więc jest na czas, nie trzeba czekać. W Tajlandii na przykład zazwyczaj przez pierwsze 4 godziny wszyscy się kręcili i się pytali, czy chce herbatę. Co jest spoko, ale jak się ma call time na 6 rano, to się człowiek zastanawia, po co ja wstawałam tak wcześnie. Oczywiście. No więc tam było fajnie, tam dobrze płacili też za zlecenia, nie pracowało się jak w fabryce, więc też dawali dosyć sporo czasu na pozowanie, nie było tak, że trzeba się szybko przebierać. I mieszkanie, prawda? Jeszcze się spytałaś? Tak.
Bo już w ogóle też w Azji jesteś od wielu, wielu lat, prawda? Tak. No z 10 lat pewnie będzie w Azji, jakby to zliczyć. Kawał czasu. No sporo, sporo. W niektórych państwach mi się podobało, w innych nie. W Hongkongu jest ten problem, że są bardzo drogie mieszkania, przez to często mieszkania się dzieli. Jedno mieszkanie ludzie są w stanie podzielić na 5 oddzielnych mieszkanek, więc to są... To się chyba patodeweloperka nazywa w Polsce. Rzeczywiście, tak jest. No, no to też jest taka patodeweloperka. Ja nie pamiętam ile miałam metrów, ale chyba 6 czy 7 metrów wliczając, kwadratowych, wliczając w to mini kuchnię i łazienkę. I płaciłam za to chyba $1000. Coś takiego. No więc było bardzo drogo, ale miałam spoko lokalizację. Mi to wtedy nie przeszkadzało, bo ja wtedy akurat miałam taki gorszy okres w życiu, byłam po takim ciężkim zerwaniu, więc chciałam, ja rzuciłam się w wir pracy, więc ja bardzo dużo pracowałam, tak naprawdę to tylko spałam w tym domu. I wiecie, jak na takim autopilocie się leci, to to nie przeszkadza. Tak. Ale teraz na Bali mieszkam w dwupoziomowym domu z basenem. Jakie w ogóle przejście, nie? Z takiego maluteńkiego mieszkanka do Harry Willi. Harry Potter z podchodów. Ze schowka są od komórki. Dokładnie. Do pałacu. Nie, no bo wyobraźcie sobie 6 metrów kwadratowych, to jest 3 na 2. No. To jest po prostu, to z reguły mamy w bloku takie łazienki. Czy tam, nie wiem, kuchnię, tak? No, no. Tak, tak, absolutnie. No moja kuchnia jest coraz większa niż moje poprzednie mieszkanie. I wiecie, jak mieszkałam w tym malutkim mieszkaniu, to wam powiem, że ja jestem w stanie się dostosować do różnych sytuacji, więc no, tragedii nie było. Rzeczywiście po roku później się obudziłam nagle i stwierdziłam, że nie, pieprze to nie jest życie takie, jak chcę mieć. Ale wtedy mi to jakoś strasznie nie przeszkadzało. No teraz nie wyobrażam sobie, żeby, wiecie, się tak zdowngrade'ować, prawda, tak, że... Tak, tak. Czyli tak naprawdę całe życie obraca się wokół łóżka, bo w łóżku śpisz, no, jesz, taki główny jesz punkt, masz nie? szafę, obrotowy. Pracujesz i tak naprawdę, no bo tak, no bo jak stawiając łóżko, no to... Ale słuchajcie, co więcej, ja jeszcze chyba przez 3 miesiące dzieliłam to moje mieszkanko z przyjaciółką. Jacy. I do tej pory się przyjaźnimy. Jak przyjaźń przetrwa czyli coś takiego... przyjaźń to przyjaźń taka prawdziwa, no bo... My musiałyśmy walizki wystawiać na korytarz w nocy, bo tam nie było miejsca na walizki. I to było takie, wiecie, wystawianie, wstawianie. No, ale przetrwało między nami, także... Niewiarygodne, naprawdę, kurczę, teraz jak człowiek sobie... Tak sobie też myślę, jak my byśmy się odnaleźli, nie? W trochę takiej jak sytuacji. Na locie, nie? Albo w kempingu, to w kempingu masz więcej miejsca tak naprawdę. No, ale my na przykład się śmiałyśmy z moją przyjaciółką, że łazienkę można było otworzyć i usiąść sobie na toalecie i to było, to był salon, gdzie można sobie książkę poczytać, to było jakby dodatkowe krzesło, wiecie, zamknięte oczywiście. Dodatkowe pomieszczenie. I od razu brać prysznic. I od razu brać prysznic, wtedy książka by zmokła. Może to było, no co ty? To Zosia. Zosia tutaj się przebudziła i chyba się trochę zakręciła. Przebudzenie mocy. Ceny w Hongkongu są duże, ale tam też się zarabia dosyć sporo. Tam teraz się buduje w ogóle chyba najdroższa posiadłość na świecie właściciela Alibaby, czyli AliExpress na górze, na Victoria Peak. Najdroższa posiadłość na świecie, no. Na przykład jak w Chinach mieszkałam, nie przepadam za Chinami. Jak byłam w Szanghaju, to jednym z takich miejsc, które mi się najbardziej podobało, to był nasz street food market. Obok nas, niedaleko, byli ludzie, którzy się rozstawiali, gotowali na ulicy. No i czasami trzeba było zamknąć oczy, żeby nie widzieć, jak myją talerze, bo no tak. Po co to widzieć? Ale powiem wam, że tamci ludzie byli bardzo mili, bo tak ogólnie to się spotkałam z tym, że raczej Chińczycy z mainland byli tacy chłodni, a tam gadali do mnie po mandaryńsku. Ja ani słowa po mandaryńsku, oni ani słowa po angielsku. A jakoś zrozumiałam, że mi pokazywali, że ale jesteś wysoka. Ja mówię, no jestem. I tam się śmialiśmy. Wiecie, rozmowa nie była o polityce, ale pośmialiśmy się do siebie. Nawet jakieś tam zdjęcia sobie porobiliśmy. Coś tam się dogadałam, co chcę do jedzenia. I bardzo fajny klimacik. A też mieszkałaś w Indiach, prawda? 7 miesięcy. O wow, to bardzo długo. A jak mieszka się w Indiach? No ja mieszkałam w Mumbai i gdyby ktoś na przykład leciał, chciał polecieć na wakacje do Mumbai, to do Indii, przepraszam, to odradziłabym Mumbai. Wydaje mi się, że tam jest bardzo mało kultury, nie ma zbyt dużo jakichś fajnych świątyń, jeżeli chciałoby się zobaczyć. Poleciałam też na wesele indyjskie na północ Indii i tam były takie wielkie świątynie Sikhów. No to tam robiło to wrażenie, trzeba było stopy umyć przed wejściem, też wprowadzono mnie tam, jak mam się zachować. Było więcej takiej kultury. Mumbai jest gigantycznym miastem i
mam wrażenie, że tam po prostu był taki chaos. Pyszne jedzenie jest, to muszę powiedzieć. Zwłaszcza dla wegetarian. Połowę menu w McDonaldzie wegetariańska, KFC, Burger King to samo. Więc to był szok. Jest tam spoko mieszkało, ale gdyby ktoś się teraz mnie spytał, czy bym chciała tam znowu mieszkać, to bym powiedziała, że nie. Ale bardzo dużo takiej stymulacji miałam, dużo się działo. Były rzeczy cudowne i okropne. Nie wiem, gdzieś pachniało pięknie, za chwilę pachniało tak, że wiecie, to były takie skrajności. Spotkałam niesamowicie dużo ciekawych ludzi, niesamowicie dużo ludzi, którzy chcieli mi pokazać swoją kulturę. Często ludzie mi proponowali, mieli jakieś takie rodzinne interesy i zapraszali mnie na coś do jedzenia i jak chciałam zapłacić, to mi mówili, że nie mogę zapłacić. I aż wręcz ja naciskałam, że chciałabym zapłacić. I oni mówili, że nie, cieszę się, że mogłem pokazać ci i opowiedzieć ci trochę o mojej kulturze. A z drugiej strony zeskamują cię taksówkarze na stacji jakiejś, więc to zawsze wiecie. No, nic w przyrodzie nie ginie, także bilans zysków i strat. Równowaga musi być. No, dokładnie. Poleciałam też na Goa, czyli na wybrzeże, taka turystyczna bardziej okolica. Jak pierwsza raz zobaczyłam plażę, to pomyślałam sobie, co? To jest Goa? A potem poczułam klimacik tamtejszy, tam w ogóle krowy na plaży były, miały takie wianuszki z kwiatów i w ogóle był taki, o Jezu, taki był spokój tam, super miejsce. Mieszkasz w Azji od ponad 10 lat już, prawda? Chyba, musiałabym kiedyś zliczyć, no. A masz taki może odruch, że chciałabyś wrócić kiedyś do Polski, czy raczej już nie widzisz siebie tam w ogóle? Raczej się nie widzę już w Polsce i właśnie przez dłuższy czas zastanawiałam się dlaczego, bo ja w ogóle też, nawet jak rozmawialiśmy, to wam powiedziałam, że ja uważam, że Polska jest fajnym krajem. Ale ostatnio chyba tak właśnie przyszła mi ta odpowiedź do głowy, że ja zawsze szukam jakiejś stymulacji, ja się dosyć szybko nudzę. I miałam takie wrażenie w Polsce, że dużo rzeczy jest bardzo przewidywalnych dla mnie. I mało jest takich momentów, że coś mnie zaskoczy, albo że czuję, że jest jakieś takie wyzwanie dla mnie. A tutaj nawet też właśnie wam ten przykład podałam. Idę sobie kupić głupie jajka i uczę się indonezyjskiego, więc zagadam ze sprzedawczynią po indonezyjsku. Albo raz, przysięgam wam, widziałam, że jak goście jacyś pracowali na budowie, robotnicy, oczywiście bez zabezpieczeń żadnych, i koleś drugiemu rozjaśniał włosy. I mu kładł ten blicz, rozjaśniacz. I ja sobie jadę na skuterze i tak, co tu się dzieje? Tam jakaś budowa w ogóle, półrozwalony budynek, co nie? I tak, what the fuck? A tu fryzjer na budowie? Mam wrażenie, że w Azji, i to nie tylko tutaj, ogólnie w tych krajach azjatyckich, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma czegoś takiego, że się nie da, że nie można, prawda, że nie ten... Po prostu zawsze się znajdzie jakaś wszystko droga, co nie? A najlepiej powiedzcie komuś, że się coś... Znaczy, powiedzcie komuś, że nie... Komuś, kto nie wie, że tego się nie da zrobić, to na pewno to zrobi, nie? Tak jak te drabiny chociażby, no, tak? Ktoś jedzie skuterem, wiedzie 7-metrową drabinę na ramieniu i... No. I wiecie, no... U nas to już by dawno go... Nie dość, że zlinczowali, to by go zamknęli za stworzenie zagrożenia. No. Widzieliście kiedyś, ja kiedyś widziałam, jak z rowerem kościół jechał, dwóch kolesi na skuterze, jeden trzymał rower na kurze. No, albo jak paliwa braknie w skuterze, to zawsze można się złapać samochodu, nie? Czy tam drugiego skutera, nogą na przykład. A nogą. W ogóle mi się przypomniało, że tu jeździ też jakiś chyba pan właśnie po Changu z pieskami, nie? Tak. Gdzieś taki popularny jest pan, który wozi pieski. Jest ich tak bardzo dużo, ale jeszcze nigdzie nie widzieliśmy go. Tylko ja już go widziałam wiele razy. Tak? No. Rzeczywiście tak z nimi jeździ. Jeździ po restauracjach i zbiera odpadki dla tych psów, jakieś, które, wiecie, jak są jakieś resztki jedzenia, jeszcze nie zepsute i tak dalej. No. Ja, to niesamowite jest. Fajni ludzie tu są na Bali, naprawdę. Bardzo fajni ludzie i właśnie tak jak powiedziałeś, że nie ma nic niemożliwego. Ktoś kiedyś mi powiedział, nie pamiętam kto to był, ale ktoś mi powiedział, że w niektórych miejscach na świecie ludzie nie wiedzą, że coś jest niemożliwe. I dlatego to jest możliwe. Fakt faktem, jest chaos, jest czasami kompletny rozpierdzie, ale tak jak powiedziałeś, coś za coś. Dokładnie, ale to chaos jest dla nas. No. Bo my mamy te europejskie takie standardy, że nie wolno tego, nie wolno tego. A oni po prostu płyną. Właśnie tu trzeba się wstrzelić, płynąć. Wstrzelić ten nurt i płynąć razem z nimi. I wtedy jest wszystko... Wszystko. To jest na takiej zasadzie, u nich nie ma rzeczy niemożliwych. To jest na zasadzie takie jak w Polsce, podtrzymaj mi piwo, nie? No i oni tak po prostu płyną, że wszystko się da zrobić, nie ma problemu. Ale jest to wspaniałe.
Też tak uważam. Taki luz, nawet. Luz, po prostu luz. Wchodzi to później też w człowieka. Przecież jak tak. nie zrobimy tego dzisiaj, to zrobimy jutro, jak nie to pojutrze i też się nic nie stanie, nie? Ja też tak uważam i w ogóle to jest takie wszystkie, wszystko jest takie ludzkie, że takie rzeczy, co na przykład, nie wiem, w Polsce by wam na niektóre rzeczy nie pozwolili. Głupi przykład, ale teraz mi przyszedł do głowy, byłam na diecie pudełkowej, no i musiałam się trzymać tego, co miałam ze sobą i znajomy mnie na lunch wyciągnął. I tak sobie pomyślałam, no pewnie mi nie pozwolą, ale zagadam z kelnerką, czy mogę kupić po prostu coś do picia, a mieć swoje jedzenie, bo mam tę dietę pudełkową. No i pani powiedziała, że tak, nie ma problemu. I byłam po prostu w ciężkim szoku. Tak. Oczywiście zostawiłam napiwek, żeby nie było tak, że wykorzystuję, ale no, to by było raczej nie do pomyślenia w normalnej sytuacji. Tutaj tak, po prostu po ludzku podejdą. No później jak już skończyłam tę dietę, to normalnie skoczyłam kilka razy tam zjeść, żeby nie było, wiecie, że przyszłam tam, żeby jakoś zaoszczędzić. I tak samo jak ten chaos jest, że mówisz, że to tylko dla nas, prawda? Jak zobaczyłam pierwszy raz ruch na drogach tutaj na Bali, to myślałam sobie, oho, jest szaleństwo, ale teraz jak jeżdżę jako kierowca, to ja wręcz uważam, że tutaj jest spokojnie na drogach. Ja się boję, co będzie, jak wrócimy do Polski. Ano? Bo to nie dość, że... Idziesz na chodnik, co nie? Nie dość, że ruch jest lewostronny. Ja już wcześniej jeździłem w ruchu lewostronnym, ale wiem, że wiele osób w ogóle nie... To nie jest taki hop-siup na pierwszy ten, jak przez ileś lat jeździsz po prawej stronie i nagle wjeżdżasz na lewą, nie? Te skręty chyba mogą być skomplikowane, że skręt w lewo to jest ten łatwiejszy, a w prawo to jest ten trudniejszy, tak, prawda? Tak, dokładnie, no dokładnie, ale też, no bo tutaj rond za bardzo nie ma. Nie, wiem, czy nie w ten, ten pasar tak, są. No, chyba to takie główne tam jest jakieś. Tak. O, ja nie lubię tego ronda, tam jest chyba 9 czy 10 zjazdów, co nie? No, taka brzydka statua jest. I wiecie, i na rondzie... Jakaś ośmiornica czy tak, coś? Tak, no. Tak, tak. I na rondzie się jedzie w drugą stronę. Bo jedziesz no, w lewo no, na rondzie, nie? Rzeczywiście, tak jest. Według mnie to jest ta dobra strona. No tak, ale na przykład dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy mają ronda na każdym kroku i... Chociaż nie, oni w lewą, co ja gadam. No oni też mają tą samą, tak, tak, też w lewą stronę, no. Chociaż taka jest ciekawostka, w Głogowie mamy drugie chyba na świecie pod względem wielkości rondo. Żartujesz? Mhm. Tak. Przejechanie zajmuje kilka minut. Ja nie pamiętam ile, 4 km średnicy? No, a jaka jest przyczyna wybudowania tego ronda, słuchaj? To się kiedyś obudził, stwierdził, pobijemy rekord? Bardzo dobre pytanie, ciężko powiedzieć. Na pewno mamy jeden most, bo drugi już budują od 30 lat, nie? Oj, może no, w końcu wybudują. No, ale... Brzmi trochę jak metro w Warszawie. Też kończyli pierwszą linię z 20 lat? No, ale mamy naprawdę, jest potężne rondo i na środku niego mieszkają sarny. No i super, no to jest dobry, tak. Dobra przyczyna do budowy. I wielu ludziom się zdarza to, że jadą pod prąd. Zwłaszcza jak jeździłem jeszcze na studia rano, w godzinach tam 6-7 rano, to niejednokrotnie się zdarzyło, że ktoś wjeżdżał po prostu... Aha, żeby nie jechać całego dookoła? Nie, po prostu nie ogarniają, że to jest rondo, bo jest tak potężne, nie? Ale Mazury są piękne i Bieszczady. Nie byłem tam kupę lat. Ty nie byłaś w Bieszczady? Nie, ja nie byłam nigdy. Siedzimy na Bali, a w ogóle ja w Bieszczadach nie byłam. Polska też jest piękna, wiecie... W Poznaniu też nigdy nie byłam, a uwielbiam ziemniaki, a w końcu Poznaniu słynie z ziemniaków, co tak. pojechać. Super, prawda? Chyba najczęściej się tak, tak. My najczęściej to w Poznaniu jesteśmy na lotnisku, bo mamy tak, że do Wrocławia mamy 100 km, a do Poznania do lotniska mamy 100 chyba 15, także aha. jesteśmy tak zlokalizowani. I mniej czekania, prawda? Bo mniejsze lotnisko, więc tak, pewnie mniejszy tak. ruch tam I, trochę. I Wrocław, Poznań są bardzo zbliżone. No, tak bardzo 150. takie też. No, także my w ogóle mamy idealną lokalizację w Głogowie, bo tak, Berlin 300, Katowice 300, Warszawa 500. No tutaj to już Warszawa już trochę gorzej, ale... No to wyprawa duża. To lepiej jechać do Berlina. Naprawdę, bo mamy prawie nie połowę tyle drogi. Czasu nie byłam. Myśmy nigdy nie byli w Berlinie. Tak? Znaczy byliśmy, ale nigdy go nie zwiedzaliśmy. Bo nie. na lotnisku byliśmy nie wiem ile razy, ale nigdy nie było czasu. Zawsze to, co jest najbliżej, no, to się odkłada. To jest to się odkłada i taka tak. prawda. Jak mieszkałam w Kuala Lumpur, to tam jest taka, pod Kuala Lumpur prawie jest ta świątynia Batu Cave z takimi wielkimi statuami. To jest świątynia hinduistyczna wybudowana w grocie. To jest jedna z takich najbardziej w ogóle wow rzeczy. I ja tam pojechałam pierwszy raz, tak cały czas sobie myślałam, nie no, jak już tutaj mieszkam, pojadę w przyszłym tygodniu. Po chyba 8 miesiącach dopiero pojechałam, a to dlatego, że koleżanka z Hongkongu przyleciała, żeby mnie odwiedzić. Więc z nią pojechałam po prostu.
I super, naprawdę polecam wam. Tylko trzeba uważać na rzeczy, bo tam dużo małpek jest. Ale one są w miarę wychillowane, nie są agresywne, ale banany mi ukradły. Co jakby nie mogę ich winić. To po prostu. Zazwyczaj jak małpy coś ukradną, to też jest nasza wina. No to prawda. Takiego wychodzę z założenia, prawda? My wiemy, jak one reagują, więc musimy się dostosować. Tak, tak. I lepiej mieć takie rzeczy jak okulary, jakiś sznureczek sobie założyć, tak, bo to nie machać jakimiś różnymi przedmiotami. No. Trzymać lepiej gdzieś przy sobie. Fajnie, jak się nagrywa przy małpach, to ja zawsze trzymam ten statyw tak mocno i tak. Nie, ale nie całe szczęście odpukać. Żadna małpa nie chciała mnie nigdy ukraść mojego sprzętu. One są bardzo cwane, trzeba naprawdę uważać na nie, bo to znienacka wyskakują i chwytają. Także tak. Trzeba uważać. Nie są tylko słodkie, z kawy obrabowały raz. Z kawy? No, no. I jak? No ale no to też moja wina, no. Weszłam sobie z kawą. Jak wiedziałam, że będę małpę ukradła, i małpa wbiegła na jakąś skałę, spojrzała mi się w oczy i ją wylała. Lepiej nie podchodzić za blisko, prawda? Bo niektórzy też tak podchodzą, że o, takie słodkie. Ale też z drugiej strony z małpami nigdy nie jest nudno. Tak. Śmiesznie czasami w Uluwatu widać, tam jest dużo psów sobie biega i małpy obok psów. I zawsze mnie to ciekawiło, czy będzie jakiś beef między nimi. O, no. A czasami jest tak, że małpy, to już zależy, prawda? Ale kiedyś wiem, jak małpy głaskały psa. To jest takie dziwne w ogóle. Żyją sobie w symbiozie. No. No. Właśnie, bo też ciekawe, bo na Bali jest dużo psów, jest dużo kotów, są małpy. A czy są na przykład jakieś takie bardzo niebezpieczne zwierzęta, na które trzeba uważać? No tak, no jest dużo węży. Ja miałam kobrę plującą, to już też rozmawiałyśmy chwileczkę na ten temat. Miałam plującą kobrę, która pluje jadem, celuje w oczy. No i może wypalić oczy, więc miałam ją w ogródku. Są jadowite pająki. Co jeszcze? No trzeba uważać. Są takie specjalne grupy na Facebooku Snakes in Bali, więc jak będziecie mieli możliwość, jak się zobaczy jakiegoś węża w domu, to dobrze jest. Wiadomo, że na przybliżeniu, że nie będzie podchodzić zbyt blisko, ale zrobić to zdjęcie i spytać się, bo się okazuje, że najczęściej te węże, które wchodzą do domów, one są bezpieczne. Nie są w ogóle niebezpieczne. W najgorszym przypadku mogą ugryźć, ale to ze strachu bardziej. I nie mają jadu, ale też dobrze jest skontrolować to. To może taka ciekawostka, nie wiem, czy o tym słyszeliście, już teraz nie ma, ale były kiedyś tygrysy balijskie. O! No, ale wyginęły. Są jeszcze jawajskie na pewno, nie wiem, czy są jeszcze sumatrzańskie, trzeba by było zobaczyć, ale była taka oddzielna rasa jakby tygrysia i kiedyś sobie tak myślałam, bo tak sobie myślałam zawsze, ale szkoda, że nie ma tych tygrysów. No generalnie szkoda, ale kiedyś szłam trochę dalej od Ubud, ale szłam przez jakąś dżunglę i tak mi przyszła taka myśl do głowy, Jezu, a co jakby te tygrysy jeszcze żyły? I nagle by jakiś taki tygrys, aż mi gęsia skórka się pojawiła, to jakby taki tygrys mi wyszedł, to ojeju. Zosia by cię obroniła. To ja wiem, Zośka to jest największy bojownik. My mieliśmy takie na Nusa Penidzie, bliski kontakt z dziką zwierzyną. A co widzieliście? Po zachodzie słońca, jak wracaliśmy z tego, z Crystal Beach i świnie na nas wybiegły. Tak. I to też było, wiecie, taki... To jest straszne dżungli, trochę, no. W ogóle w dżungli wydaje się, tak, dżungla żyje i jest bardzo głośna. No. Ale w pewnym momencie robi się totalna cisza. I to jest strach. I one, jak te świnie biegły, to po prostu jakby, nie wiem, stado mamutów, no, czy nie wiem, takie... Słoń gdzieś tam, no, słoń jakby, a to po prostu świnie sobie biegły i... No, po prostu świnie, ale te dziki to też są potężne. No ta, ale nie, to były takie świnie, wiesz, ktoś hodował, gdzieś tam miał ten, ale to były takie dość duże, no. Tu właśnie też mi się nasuwa takie jedno pytanie, czy nie boisz się mieszkać tu sama? Często dostaję w ogóle to pytanie, bo też mam takie wrażenie, że ludzie trochę się boją w ogóle wyjazdu gdzieś dalszych, że się tak wydaje, że... to jest takie strasznie niebezpieczne. Bali, ja bym powiedziała, że jest w miarę bezpiecznym miejscem. Zdarzają się tutaj włamania. Podczas lockdownów było dużo włamań do willi, więc rzeczywiście to było niebezpieczne. Ja mam całe takie szczęście, że moja okolica, znowu odpukać, jest w miarę bezpieczna. I mogą być niebezpieczne sytuacje dla kobiet po zachodzie słońca. Zdarza się tak, że my jakby jesteśmy tym targetem, że okradną nas. Podczas lockdownów często dziewczyny były spychane ze skuterów, żeby okraść, więc troszeczkę inne jest doświadczenie, na przykład panowie mogą sobie chodzić sami, ja na przykład nie nagrywam przy ulicach, bo boję się, że ktoś mi wyrwie, ale jak na przykład jestem z jakimś kolegą, to wtedy nagrywam. Troszeczkę to się różni tutaj, ale tak ogólnie to czuję się tutaj bezpieczna. Wiadomo, że to jest tak trochę, że trzeba się dostosować do tego, jakie tutaj zasady obowiązują. 10 razy się zastanowię, zanim wyciągnę telefon, albo odejdę po prostu 2 metry w bok, wiecie, od ulicy, prawda? No, nie jest tak bezpiecznie jak w Polsce.
ale to też trzeba się trochę dostosować. Ja ogólnie tutaj czuję się bezpiecznie. Też tutaj, jeżeli coś by się złego wydarzyło, Balijczycy są bardzo pomocni. To oni prawda. Zawsze, prawda, podbiegną, jak coś się złego stanie. Tak. Się kiedyś potknęłam się, przewróciłam, to chyba z 5 osób do mnie podbiegło, żeby się spytać, czy wszystko w porządku. Jak nawet jakiś wypadek na drodze się wydarzy, jak ktoś przewróci się na skuterze, to od razu wszyscy się zatrzymują. Ja miałam wypadek, to kiedy to było w lutym chyba, w tym roku, czy w marcu. I akurat w Den Passar się jeszcze przewróciłam na głównej drodze i otworzył mi się skuter i mi wszystko wyleciało z tego skutera. I od razu wszyscy się zatrzymali, pozbierali moje rzeczy. Tak jak właśnie powiedziałam, że czasami się zdarza, że napadną. Natomiast to jest jakiś tam procent czy promil. A tak to właśnie ja miałam, że ludzie mi pozbierali wszystkie rzeczy. Nic mi nie brakowało, nie zaginęło mi nawet 100 tysięcy z portfela. Wszystko mi pozbierali, odpatrzyli mi ranę, ktoś podbiegł do jakiejś kawiarni obok, żeby jakąś tam... jakiś alkohol do obmycia ran, no po prostu ja się tutaj czuję dobrze. Ale nie zdziwiłabym się, jakby ludzie mieli tutaj różne odczucia. Ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego komuś może się nie podobać Bali. Natomiast dla mnie to jest takie moje bezpieczne miejsce. Ja mam wrażenie, nie wiem, może się mylę, że 90% ludzi, którzy twierdzą, że Bali jest B, i jest w ogóle niefajnie i tak dalej, trafia na Kutę po prostu. Nie zdziwiłabym się, jakby tak było, no. No Kuta nie jest najfajniejszym miejscem. Taki w ogóle zupełnie inny vibe jest, też jak rozmawialiśmy, to ja tak wam powiedziałam, że przed lockdownami. Teraz Kuta jeszcze się całe szczęście nie odrodziła do tego, co było. Ja tylko przekraczałam granicę tej dzielnicy, jakby, czy tam miasteczka i po prostu czułam, że mi tak nastrój spadał. Mhm. Coś takiego jest tą energią. Tam chyba surferzy po prostu mają dobrze, nie? Tej... Początkujący. No, bo tam nauka surfingu, nauki. No. Bo tutaj, tak jak u Ciebie w Changu, no to już bardziej doświadczeni, no bo tak. Te fale są takie konkretniejsze, nie? No, one się łatwiej łamią też szybciej. Ale tacy najbardziej doświadczeni, w ogóle takie zagłębie surfingu, to Uluwatu. Mhm. Czyli na południu jest taki półwysep i tam są piękne plaże. Więc jeżeli ktoś przyjeżdża tylko tutaj na plażę, to może być rozczarowany, bo te plaże ja akurat lubię, ale no one nie wyglądają egzotycznie. Są takie czarniutkie i tak dalej. Natomiast w Uluwatu dobry jest wysiłek, bo trzeba z klifów schodzić po schodkach. Tam są też małpy i jest biały piasek, są takie kamienie wielkie też. To jest też ta słynna plaża z filmu. Padang Padang. Tak. Jak się chce wejść na tę plażę, tam o tyle ciekawie, tam trzeba zapłacić za wstęp. Nie wiem, czy wiedzieliście. W ogóle w wielu miejscach na Bali się płaci. Wszystkie wodospady. Wodospady, tak. Ale wiele świątyń. Ale plaże to jest to chyba ciekawe, tylko jedyna, na którą płacisz, a tak to tylko za parkingi ewentualnie się płaci. Ale też w ogóle to jest ciekawe, że parkingowi pojawiają się nie wiadomo skąd. No. Zostawiacie skuter, nikogo nie ma, tak jak my wczoraj mieliśmy w restauracji tutaj i nagle my odpalamy skuter i pan wybiega z jakimiś biletami. A tu mieliście to pan, no dobra, okej. Okay. To nie są duże kwoty, absolutnie nie, tylko po prostu sam system, jak oni działają, nie? Że nie wiem skąd w ogóle wyrastają jak spod ziemi. Ale też wam powiem, że tak jak na początku to było dla mnie takie dziwne, bo czasami nawet się do sklepu podjeżdża i chcesz coś kupić w sklepie i każą ci zapłacić za parking, co jest takie trochę dziwne, prawda? Ale podczas lockdownów, na przykład jak jeździłam sobie na plażę, to tak się zziomowałam z tymi parkingowymi, że na przykład tak były takie sytuacje, że padał deszcz, ja miałam skuter, ja sobie blokuję pod siedzeniem, i on jest jakby do góry nogami, więc jakby spadł deszcz, to no mi zmoknie. Więc oni mi zawsze odwracali ten skuter, albo jak parkowałam, to się pytali, słuchaj, przytrzymać ci kask. Boże, powiedziałam, odwracali skuter, odwracali kask. Odwracali kask. Tak jak ciebie pan wyciągał jakieś ostatnio, właśnie mi się już przypomniało. Pod sklepem stoimy i czekałem, aż Paula wsiądzie, nie? Tak. Ale mówię, coś nie wsiada, ale czuję, że coś na skuter ten, dobra. A ja się odwracam, a tam pan mnie wyciąga do tego, żeby łatwiej było wyjechać. Tak. Ja czasami... Cały ruch trzymał i... Ja mam czasami takie wrażenie, że oni traktują mnie, jakbym była niedorozwinięta. Tak, no, i są nadgorliwi strasznie. Ale to trzeba właśnie nabrać takiego dystansu. I też czasami mam wrażenie, czy oni się ze mnie trochę śmieją, ale na pewno nie. Po prostu, no nie wiem, czasami mówią tutaj, o jedź ostrożnie, albo właśnie pomagają wyjechać, albo zatrzymują ruch, gdzie jest pusta ulica i tak dalej. Więc na początku tak myślałam, oni chyba myślą, że ja jestem jakaś, nie wiem, wolniejsza. Albo właśnie też dopytują o coś, o jedną rzecz, czy to na pewno jest tak, ale czy to na pewno to, ale jeszcze raz. Ale oni takie bardzo... Takie utwierdzanie się w tych swoich słowach. Tak, ale bardzo... Czy my to rozumiemy? Ale to z dobrej woli, prawda, Fenika? Tak, to jest takie po prostu coś dobrego. Bardzo ambitnie podchodzą do swoich zadań. Jeżeli pan parkingowy ma zadanie
stać na parkingu. Choćby tam się nikt nie pojawił, to on tam będzie stał. I mało tego, jak wyjeżdżacie, to wybiegnie z gwizdkiem na środek drogi i obgwizdze wszystkim, mimo że nikogo nie ma. Także to jest, on musi, sygnalizuje, jadą. I ten, mimo że naprawdę są momenty, że nikogo nie ma. Ja ostatnio rozmawiałam z takim panem właśnie od La Brise, który stoi, widzieliście przy głównej ulicy i on tam generalnie mówi dzień dobry, albo jak parking jest pełny, to mówi, że parking jest pełny. I czekałam na znajomą, zaczęłam z nim rozmawiać i on mówi, że powiedział mi, że pracuje od 8 rano do chyba 9 wieczorem, całą zmianę. I właśnie próbowałam sobie przypomnieć, powiedział mi, ile zarabia, to były jakieś po prostu groszowe sprawy. I on mówi, że no czasami jest ciężko, jak się na słońcu stoi cały dzień. Więc ja jak się staram, bo oni, ci akurat nie pobierają opłat, ale zazwyczaj za parking są 2000, więc tam im zawsze daję 5 albo 10, bo już tak zawsze mi kask ochronią jak trzeba będzie, ale też kurczę, strasznie tutaj, taka praca, wiecie co, fizyczna typowo, a może to nie jest praca zbyt wymagająca, prawda? W sensie taka, że... Ale taka trudna taka, ale stoisz cały dzień. Ale taka właśnie monotonna, że... No. Tyle dobrze, że jeszcze ludzie zagadają, że to, że jeszcze oni nie są tak ścigani za to, jeżeli porozmawiają czy coś tak, no bo w Europie jak pan stróż z parkingu by rozmawiał z ludźmi, to zaraz by było na kamerach, na że ten. No właśnie, bo to takie trochę nieludzkie podejście jest, tylko takie bardzo regulaminowe, prawda, podejście, a tutaj tego nie ma, tutaj jest tak, że czegoś nie ma, na przykład jak przychodzi się do restauracji, czasami czegoś nie ma w karcie, spytać się, czy mogą zrobić jakieś danie, i mówią, no spoko. No mamy te składniki, to możemy to zrobić. A na przykład jak są te mięsne dania, to czy można po prostu bez tego mięsa? Albo zamienić na coś. No, albo zamienić, tak. No, że to wszystko jest, wszystko jest takie przyjazne, takie właśnie, jak powiedziałeś, że tak da się tę drogę znaleźć tutaj. No, tutaj nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Znaczy pewnie jakiś by znalazł, ale tu musiałby dobrze szukać, nie? A to bardzo dobrze, bo to naprawdę wszystko jest i też dla mnie na przykład, jak byliśmy pierwszy raz, niesamowite jest to, że tutaj ludzie naprawdę mówią po angielsku. Jest grupa, wielka grupa ludzi, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale mówią po angielsku. Ale są też miejsca na Bali, gdzie nie dogadasz się po angielsku. No ale to gdzieś oni są na tyle... Ale są na tyle tacy komunikatywni, że się jakoś tam porozumiemy. Gekon. Tutaj gekony, te jaszczurki, one robią tak, że w pewnym momencie możecie usłyszeć tak jak się rozkręcają, robią takie gekko. To jest, nie mogę. Taki fajny dźwięk. I gekony prawie, jak ktoś nie lubi jaszczurek, to lepiej nie przyjeżdżajcie na Bali, bo tutaj żyją w domach. Wszędzie są. To ludzie żyją z nimi w symbiozie. Dokładnie. I one przynoszą szczęście. Tak. I wyłapują pająki, muchy i inne takie. Ale gekony są komary, co najważniejsze. Gekony są takie. Czy polecasz ogólnie ludziom, którzy jeszcze nigdy na Bali nie byli, żeby tu po prostu przylecieli i zobaczyli? Bo też nawiązuje do tego, że organizujesz, bierzesz udział też w organizowaniu wycieczek na Bali. I to jest też bardzo ciekawe, bo my prześledziliśmy program, który ostatnio też u siebie na kanale miałaś i on wygląda bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Z moją wspólniczką i jeszcze z koleżanką, w zasadzie Marta z Dominiką organizują wycieczki, a teraz zorganizowały wycieczkę, w której ja będę prowadziła warsztaty. Więc tutaj jedna taka będzie wspólnie zorganizowana, Polki w podróży, zapraszam. I rzeczywiście tak się zastanawiałam, które miejsca w ograniczonym czasie będzie najlepiej odwiedzić, więc trochę mojego świata będzie, czyli Canggu, trochę Uluwatu, czyli piękne plaże, Nusa Penida, no plaże jak z jakiegoś filmu. Ubud, bo Ubud trzeba zobaczyć, kultura plus wodospady, prawda, świątynie do tego. Czy ja bym polecała każdemu Bali? Wydaje mi się, że nie, dlatego że Bali jest specyficznym miejscem. Jeżeli ktoś lubi podróże, jeżeli ktoś lubi takie nowe kultury poznawać, to jak najbardziej. Ale jeżeli Bali jest zupełnie inne, jest zupełnie inna tradycja, jest zupełnie inne podejście w ogóle do ludzi. A ja znam osoby, które by się pewnie na Bali dobrze nie czuły, dlatego że tutaj jest zorganizowany chaos. Jeżeli ktoś lubi, jak wszystko jest poukładane, jak wszędzie jest czyściutko, jak wszędzie są chodniki piękne, to może przeżyć szok kulturowy. Być może to nauczyłoby zmiany perspektywy, ale znam parę osób, które powiedziały, że nie do końca dobrze się czuły na Bali. Natomiast, jeżeli lubicie takie miejsca, gdzie nigdy nie jest nudno, gdzie lubicie jest piękne, przygody, prawda? Gdzie jest piękna architektura, w sensie świątyń, to jest w ogóle no, obłęd. Do tej pory mam gęsią skórkę, jak niektóre widzę świątynie.
No to jak najbardziej. No, to jest dla mnie takie miejsce, to jest miejsce, w którym mieszkam najdłużej od momentu, jak zaczęłam podróżować. Nawet w Polsce nie mieszkałam tak długo jak na Bali ciągiem. 3 lata już mi stuknęły tutaj. I do tej pory mi się nie nudzi, więc jeżeli tak, jeżeli chcecie przeżyć coś ciekawego, chcecie poznać nową kulturę, chcecie się zacząć uśmiechać codziennie, nawet czasami bez powodu, albo z jakiegoś małego, błahego powodu, to wtedy polecam. No jak lubicie jeść też, to polecam. Zapraszamy oczywiście też na kanał do Pauli, bo jest bardzo interesujący, jeżeli interesujecie się Bali, a jeżeli nawet się nie interesujecie, to się zainteresujecie. Bali to jest mój mały raj na ziemi, który nie jest idealny, bo nie ma nigdzie żadnego miejsca idealnego na świecie. Natomiast jest tutaj fajnie, jest ciekawie, nigdy się nie nudzi, są uśmiechnięci ludzie, są pieski kochane. Balijskie, które podchodzą wszędzie, jak na przykład skoczycie czasami do restauracji, to się nie zdziwcie, że właśnie będą jakieś psy czy koty, które podejdą, połaszą się. Bardzo spokojne, prawda? Takie sympatyczne. Właśnie wiewiórka przybiegła po Bali. No. Tutaj też mają 2 koty w tej restauracji, ale na razie się chowały. Takie, tak się łaszą, zawsze taki ciapkowaty czarny podchodzi, tak tylko nadstawia główkę do głaskania. Także jak macie ochotę przyjechać na Bali, to jak jesteście żądni przygód, to zapraszam serdecznie, bo warto. Dziękuję, że mogłam troszeczkę tutaj sobie pogadać. Dziękuję bardzo, że mnie zaprosiliście. Też, że zgodziłaś się. Cała przyjemność. Na nagranie z nami odcinka, jest nam bardzo, bardzo miło. I oczywiście zapraszamy na wszystkie kanały społecznościowe do Pauli. Warto. Dziękuję. My śledzimy i bardzo się cieszymy, że śledzimy, bo jest naprawdę kopalnią wiedzy. No dla mnie to czysta przyjemność spotkać youtuberów. To my. Tak, to ona schodziła. Tak, dokładnie. Ona z i o Zośkę. Zosia tam Także. Iluja. Co, nasi drodzy, nie zapomnijcie oczywiście o łapka w górę, nie zapomnijcie o subskrypcjach, bo bardzo nas to motywuje do nakręcania kolejnych fascynujących odcinków. Jakże dla was, no. No ale to dużo daje, naprawdę. Każdy komentarz to jest taki dodatkowy kop motywacyjny, że nawet jak się montuje 2 dni, to jest uśmiech na buzi. Także dziękuję bardzo, to do zobaczenia. Dziękujemy również i tym pozytywnym akcentem żegnamy się z wami i do zobaczenia w następnym odcineczku. Stay tuned. Elo.